witam wszystkich. Naprawiam nie tylko radiotelefony CB, ale również na inne pasma. Trafił do mnie do naprawy radiotelefon na pasmo morskie firmy ICOM M421. Objaw w radiotelefonie jest taki, że po przykręceniu blokady szumów praktycznie nikogo nie słychać. Dopiero jeśli ktoś jest od nas oddalony o 100 czy 200 metrów, dopiero jest w stanie otworzyć blokadę szumów. Radiotelefon na jednostce pływającej odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ czasami jest jedynym środkiem łączności na statku. Na dużych akwenach wodnych i na morzu nie ma niestety stacji przekaźnikowych GSM i telefon komórkowy niestety w większości wypadków nie będzie działał. Sprawny radiotelefon i dobra, wysoko zamontowana antena zapewnia nam łączność pomiędzy jednostkami pływającymi. Oraz w momencie, kiedy będzie taka potrzeba, również zapewnia nam możliwość wezwania pomocy. Do łączności w paśmie morskim mamy wydzielone kilkadziesiąt kanałów w przedziale częstotliwości od około 156 MHz do około 161 MHz. Na tym paśmie mamy wyszczególnionych kilka kanałów do zadań specjalnych. Szósty kanał, czyli częstotliwość 156-300, jest to kanał przeznaczony do łączności z samolotami w akcjach SAR. Natomiast skrót SAR oznacza Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Kanał 16 jest to częstotliwość 156-800. Jest to międzynarodowy kanał bezpieczeństwa i wywoławczy. Takim kanałem ratunkowym w CB Radio jest kanał 9. Trzeci kanał jest to kanał o numerze 70. Na wyświetlaczu nawet nie jest wyświetlany, ponieważ kanał 70 jest zarezerwowany do transmisji cyfrowych i nie można prowadzić na tym kanale łączności fonią. Ponieważ nadajnik w tym radiotelefonie działa, najpierw sprawdzę, jak działa odbiornik i jaką ma czułość. Głośnik działa. Blokada szumów również. Można przystąpić do sprawdzenia czułości odbiornika. W danych technicznych, jakie udostępnia producent, mamy czułość odbiornika minus 115 dBm przy 20 dB SINAT. Czternasty kanał to częstotliwość 156-700 i przy sygnale z generatora, tak jak zaleca producent, minus 115 dBm, radio praktycznie nic nie odbiera. Minus 115 dBm to w przeliczeniu na mikrowolty 0,398 mikrowolta. Zwiększając sygnał z generatora, próbujemy uzyskać SINAT na poziomie 20 dB.
Przyrząd musi chwilkę się ustabilizować. Około 20 dB. Mamy przy sygnale minus 64,7 dBm. Teraz jeszcze pokażę w skali w mikrowoltach. 130 mikrowoltów to jest praktycznie głuche radio. Można powiedzieć bardzo głuche radio. Trzeba przystąpić do czynności naprawczych, a po zdjęciu obudowy tak wygląda radiotelefon w środku. W tym radiotelefonie mamy praktycznie trzy odbiorniki, ponieważ ten radiotelefon ma możliwość wyświetlania pozycji GPS. W tym miejscu mamy odbiornik tylko i wyłącznie od kanału 70, czyli transmisji cyfrowej. Natomiast tu mamy część odbiorczą od transmisji analogowej, czyli po prostu od fonii. W tym miejscu w radiotelefonie jest umieszczona hybrydowa końcówka mocy od nadajnika. Nowoczesne konstrukcje są zazwyczaj bardziej złożone i skomplikowane, a podzespoły wręcz mikroskopijnej wielkości. Czasami ciężko naprawia się tego typu radiotelefony, ale zawsze próbować warto. Miałem problemy z odszukaniem schematu tego radiotelefonu w internecie, ale dzięki ofiarności mojego klienta, który pomógł i taki schemat odszukał, mogłem w dużo szybszy i łatwiejszy sposób naprawić ten radiotelefon. W tej chwili to radio już jest gotowe do użytku. Można jeszcze sprawdzić parametry po naprawie. Przy danych technicznych radiotelefonu i czułości minus 115 dBm mamy w tej chwili trochę lepszą czułość niż fabrycznie. Pomiar mocy wyjściowej nadajnika i częstotliwości przy wyłączonym generatorze małej częstotliwości, ustawiona moc w radiotelefonie 1 W. Moc i częstotliwość trochę za nisko ustawiona, ale w granicach tolerancji błędu. Pomiar parametrów nadajnika przy uruchomionym generatorze małej częstotliwości. Dewiacja na poziomie 3,37 kHz i zniekształcenia nadajnika 12,89%. Pomiar nadajnika, moc na radiotelefonie ustawiona 25 W. Jak już radio mam rozkręcone, można od razu ustawić radio również i w częstotliwości. I już częstotliwość ustawiona. W tej chwili mamy 22 Hz powyżej kanału, czyli nieistotna różnica częstotliwości. Radiotelefon jest już naprawiony i gotowy do użytku. Życzę wszystkim wodniakom stopy wody pod kilem i pomyślnych wiatrów. Pozdrawiam.